Kasia na wstępie mówiła, że dobrze jest postawić Królestwo Boże na pierwszym miejscu i to jest prawda. Wiecie, i tak naprawdę wtedy zyskujemy szczęśliwe życie. Dopiero wtedy, że dopóki tak nie jest, to się miotamy, to się męczymy, to chrześcijaństwo wydaje się czymś trudnym, takim znojem, który trzeba tak codziennie nieść. Bo nosimy ciężar jakiś, a Pan Jezus chce, żebyśmy byli wolni od ciężarów i żebyśmy zrzucili z siebie wszelki ciężar. W tym tekście, który zawsze czytamy przy okazji Wieczerzy Pańskiej, tam w 29 wersie tego 11 rozdziału 1 listu do Koryntian pisze tak. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania ciała Pańskiego, je i pije wyrok na samego siebie. Dlatego jest między wami tylu chorych i słabych, a wielu pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak sądzeni przez Pana jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Co to jest to rozsądzanie ciała Pańskiego? Ciało Pańskie to jest Kościół. Tak? Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. On jest głową tego ciała, a Kościół jest tym widocznym ciałem Jezusa Chrystusa na ziemi. I to rozsądzanie ciała Pańskiego albo uszanowanie ciała Pańskiego to jest właśnie postawienie go na pierwszym miejscu. I jeżeli tego nie robisz, jeżeli ciało Pańskie, czyli Kościół jest tylko dodatkiem do twojego życia, jest takim coś jak hobby, na które kiedy masz ochotę, to się nim zajmujesz, kiedy nie masz ochoty, bo okoliczności są niesprzyjające, to odkładasz na bok. Kiedy chcesz, to służysz, a kiedy się znudziłeś, to już nie służysz, albo już nie masz na to czasu. To tu jest napisane, że jeżeli tak się zachowujemy, to prędzej czy później będziemy chorowali, będziemy słabli i wręcz umierali. Oczywiście duchowo umierali. Że dopóki Kościół nie stanie się naprawdę na pierwszym miejscu, takim priorytetem w naszym życiu, to w efekcie będzie powolne umieranie. I to najlepiej widać, wiecie, na przykładzie naszego stosunku do pracy zawodowej, do przełożonych w pracy. Tak? Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy zlekceważyli pracodawcę i na przykład nie przyszli do pracy, bo troszkę gorzej się rano poczuliśmy. Troszkę gorzej, tak? Natomiast do kościoła jesteśmy w stanie nie przyjść, bo się troszkę gorzej rano poczuliśmy. Wiecie, kiedy ja zrozumiałem to nie tak znowu dawno temu, to kilka lat temu zrozumiałem, czego Bóg ode mnie oczekuje jako od człowieka wierzącego, jako od chrześcijanina. Bo wiecie, dotychczas jakby słyszałem, że no szukaj Bożej woli, szukaj tego co masz się zaangażować, nie? No, ale to jakby człowiek zawsze boryka się z taką myślą, no dobrze, czy ja znalazłem tą Bożą wolę, czy ja właściwie ją zinterpretowałem dla swojego życia, czy jak to zrobić, żeby być tego pewien. I myśląc tak, to po prostu często człowiek chodzi sfrustrowany. A kiedy zrozumiałem, że Pan Bóg oczekuje ode mnie takiej codziennej gotowości tylko do wypełniania Jego woli. I na przykład bardzo długi czas bałem się tak pomodlić, że Panie Boże, masz mnie do dyspozycji. Jestem Twoim sługą, narzędzie w Twoich rękach, więc dysponuj tym narzędziem wedle swojej woli. Cokolwiek chcesz robić ze mną, z moim życiem, z tym wszystkim, co mam, to po prostu zrób. Ja przez długi czas bałem się tak modlić, ponieważ miałem zły obraz Boga. Już jako chrześcijanin miałem zły obraz Boga, że On, jeżeli ja się tak pomodlę, to On natychmiast każe mi zrobić coś, do czego nie jestem gotowy, co mnie zawstydzi, albo no wiecie, mamy takie często myśli, że co teraz Pan Bóg wymyśli, żeby sprawdzić szczerość mojej modlitwy, nie? No i to mnie bardzo długo powstrzymywało przed właśnie, żeby się tak pomodlić. Ale kiedy w końcu zastanowiłem się nad tym, przecież
Bóg zawsze działa w moim życiu, zawsze działał w sposób tak łagodny i taki po dżentelmeńsku. Nigdy nic nie wymusił, nigdy nie zawstydził mnie. Dlaczego ja się właściwie boję takiej modlitwy? I przecież znam Boga, który jest zupełnie inny niż ten strach, który mi to podpowiadał. No i postanowiłem się tak pomodlić, tak zupełnie szczerze, wiecie, naprawdę. Boże, wszystko, co mam, wszystko, kim jestem, co posiadam, wszystko należy do Ciebie. Moje życie, każdy i ten dzisiejszy dzień, weź to w swoje ręce, rób co chcesz z tym moim życiem. I wiecie, zacząłem bardzo szybko, Pan Bóg odpowiedział na tę modlitwę, że pokierował mnie do służby wśród rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. I no właśnie wróciłem z takiego dwutygodniowego obozu, w którym właśnie byliśmy nad morzem z takimi rodzinami. Mogłem tam usługiwać. I wiecie, to jest niesamowite, jak służba w Królestwie Bożym to jest to, do czego Pan Bóg od początku Cię przygotował, wyposażył Cię we właściwe cechy charakteru, wszystko i talenty, i jakąś wrażliwość na pewne sprawy. I On chce Cię używać w taki sposób, który jest dla Ciebie dobry i sprawia Ci radość. Więc Pan Jezus powiedział, weźcie na siebie moje jarzmo, bo ono jest miłe, lekkie i przyjemne. I naprawdę tak jest. I daje wielką radość, wielką frajdę, kiedy właśnie można w tym Jego jarzmie iść, a nie realizować jakieś swoje wyobrażenia. Bo ja nigdy nie myślałem, że będę akurat taką służbę wykonywał. Natomiast na pewno czuję się w niej bardzo dobrze. Sprawia mi wielką radość, kiedy mogę usługiwać tym rodzicom i też tym dzieciom, nieraz już dorosłym ludziom. Wielką frajdę to daje. I to jest właśnie postawienie Królestwa Bożego na pierwszym miejscu. Panie, czyń z moim życiem, co Ci się wydaje dobre. A On wie, co jest dla nas dobre i właśnie to dla nas przygotował. Ale musisz właśnie podjąć tą decyzję, świadomie podjąć tą decyzję. Nie chcę realizować swoich ambicji. Nie chcę robić tego, co mi się wydaje dobre dla mojego życia, bo ja nie wiem, co... Ja nigdy bym nie wpadł na taki pomysł, żeby zajmować się akurat taką służbą. Ale kiedy się tak pomodliłem, rzeczy zaczęły się dziać po prostu. Nagle jacyś ludzie się pojawili, coś mi ktoś zaproponował, gdzieś zacząłem w czymś uczestniczyć. Po prostu Bóg to wszystko sam zaczął mnie wprowadzać. I ma taki plan dla każdego z nas. I nie musisz być słaby, chory i bliski śmierci. To nie jest plan dla twojego chrześcijaństwa. Możesz być radosny, szczęśliwy, możesz być zadowolony z drogi, którą ci Bóg wyznaczył, ale ty kochający, tak. Kamil zawsze musi dodać coś od siebie. Ale właśnie musisz zrobić ten krok wiary i powiedzieć Bogu, Panie, czyń, co Ci się dobrym wydaje w moim życiu. Weź to wszystko, co, kim jestem, co mam, w co mnie wyposażyłeś i używaj tego, jak Ty chcesz. Także zachęcam Was do tego. Naprawdę jest to dobre, radosne życie. I wiecie... amen, tak. Amen. Czasami słyszymy, że na przykład przyjeżdżają do naszego kraju jacyś Amerykanie, którzy postanowili swój urlop poświęcić na pracę dla Polaków. Nie? Na przykład oni przyjeżdżają jakąś grupą i na przykład pomagają budować jakiś kościół, jakiś zbór, albo przyjeżdżają, żeby tutaj na przykład właśnie spędzić czas na jakimś obozie dziecięcym. Nie? I
swój urlop poświęcają na to. Nie? Nie myślą o sobie, że przecież mogliby w tym czasie być na Hawajach gdzieś na przykład, nie? I sobie pod palemką siedzieć i odpoczywać. Nie? Ale okazuje się, że 2 tygodnie spędzone pod palemką wcale nie dają ci odpoczynku. Przyjeżdżasz jeszcze bardziej zmęczony, choć niby pełen wrażeń. Nie? Zresztą, prawdę mówiąc, wszystkie egzotyczne resorty wyglądają tak samo. To nie ma znaczenia, czy pojedziesz na Dominikanę, czy na Hawaje, czy gdziekolwiek. Tam wszystko wygląda tak samo. Polskie resorty wyglądają już dokładnie tak samo. Naprawdę. Niczym się nie różnią. Budynki takie same, obsługa taka sama, więc bez znaczenia. Natomiast kiedy wykonujesz pracę dla Królestwa Bożego, to daje ci taką radość, nawet gdyby nad morzem całe 2 tygodnie padało, nie ma to żadnego znaczenia. Bo ty jesteś w tym, co Pan Bóg dla ciebie przewidział. Robisz to, co jest pożyteczne, co jest potrzebne. A Pan Jezus kiedyś powiedział: byłem głodny, nakarmiliście mnie. Byłem chory, odwiedzaliście mnie, tak? Byłem w potrzebie, a wy pomogliście mi. To daje radość. Dlatego do tego cię zachęcam, żebyś odważył się tak pomodlić: Panie, weź moje życie i używaj, jak ty tego chcesz.